Ja mówiłem, że to w pewnych sprawach się poprawię. No i się poprawiłem. Wizualizacja jakaś jest taka bardziej pozytywna. O czym to chciałem dzisiaj porozmawiać? No, temat numer jeden. Groźby nuklearne Putina. Czy Putin nas zaatakuje? Jest spore prawdopodobieństwo, że tak zrobi. No bo przeprowadza teraz manewry. Mówiono, że nie zaatakuje. Ukrainę zaatakował, teraz przeprowadza ćwiczenia, że nie zaatakuje, może zaatakuje. Co robić? No jakieś tam opisy są na internecie, co robić w przypadku zaatakowania ataku atomowego. Przechowywanie żywności wchodzi w rachubę, woda. No i kupa różnych innych spraw, o których nie będę mówił, bo to trzeba się doszkolić we własnym zakresie, bo to jest taki temat dosyć poważny. Ja nie będę tutaj wnikał w te szczegóły, to jest kwestia bezpieczeństwa. A ja nie chcę tutaj być, nikogo w żaden sposób w błąd wprowadzić. Wiem na pewno, że dobrym pomysłem są jakieś zapasy żywności. No w sumie ja to sobie zrobię, jakieś zapasy żywności. Jakiś konserw, może trochę makaronów, trochę wody. Na pierwsze dni ewentualnie taki nuklearny ataku, jak to tam. A czy to w ogóle będzie? No jak będzie, no to będzie koniec cywilizacji, jakiej znamy. Co to będzie się dalej działo? Nie wiem, mobilizację zrobił 300-tysięczną na Rosji, tam chyba nie będzie atakował, ale on już jest stary. Poza tym jak on będzie postawiony pod ścianą, może zaatakować. Bo to jest tak pies, który nie gryzie, nie gryzie, nie gryzie, ale jak się go przyprze do muru, to ugryzie. To samo się tyczy pana Putina. Nie gryzie, nie gryzie, ugryzł Ukrainę, ale nie atak atomowy. A jak się go przyprze do muru, to ugryzie. Szczególnie stary, chory, słaby pies. On jest stary, chory, słaby. No, poza tym już go paranoja męczy, ostra. Ale tam są jeszcze inni do tego, tak? Inni generałowie, inni jego. Inne osoby, które przy nim są i mogą się nie zgodzić z jego retoryką. Do tego nie dojdzie. No dałby Boże, żebyśmy mogli sobie spokojnie tutaj żyć. No nikt nie chce tutaj żadnych jakichś ekscesów atomowych. Wracając do tematu KUS, no koza, czy przetrwa atak atomowy? Nie wiadomo, karaluch raczej tak. Jeśli to karaluch nie zalicza, może ma taką atomowego nie przetrwać. Wypłynął jakiś tam... Oj cholera.